Witam Was bardzo serdecznie na lekcji pierwszej YouTube. Oczywiście jest to lekcja pierwsza i na pewno tak. Chciałbym Wam, droga młodzieży, przede wszystkim przedstawić pierwszą gimnazjalistą po pierwszej klasie, jak wygląda nauka w klasie drugiej. I teraz właśnie podam już pierwszy rysopis i ten mój plan, jak będzie wyglądała oczywiście nauka. Wykład moich lekcji. Oczywiście tak. W pierwszym półroczu zacznie się to co piątek. Może nie co piątek. Co lekcji, jeśli dam radę w któryś dzień, mam tą lekcję wystawię. A w drugim półroczu będzie ta lekcja się odbywała co piątek między godziną 15 a 17. Coś takiego. I będzie to trwało, że będą tylko 2 godziny w piątek. Czyli będzie tych lekcji 8 w miesiącu, to będzie bardzo mało. Także będę musiał bardzo treściwie Wam zebrać ten materiał. Oczywiście nie wiem, czy akurat będzie trwało równe 45 minut. Teraz akurat trwa koło 45, ale może to być 30 parę, 20 parę. Oczywiście tak. To w pierwszej gimnazjum. Lekcja organizacyjna z lekcji podstawowych i uzupełniających. Lekcją pierwszą w klasie drugiej gimnazjum jest autorem jest Aleksander Kamiński, a tytuł jest Kamienie na szaniec. Drugą lekturą taką podstawową, oczywiście ta lektura pierwsza to jest o II wojnie światowej, o bohaterach, którzy tam walczyli na polach bitwy w czasie wojny i ta lektura akurat jest taka, że ona akurat nie jest fikcją, tylko akcja, która się toczy, dzieje się naprawdę. Druga lektura jest autorem Molière i tytuł tej lektury to Skąpiec. No bardzo fajna lektura też. Trzecią lekturą jest Henryk Sienkiewicz, autor i tytuł lektury jest Latarnik. Czwartym autorem jest The Saint Anthony, The Saint Exupéry, Mały Książę. I piątym autorem jest Stefan Żeromski, Syzyfowe prace. Oczywiście każdy powinien wiedzieć, co to są te syzyfowe prace. Są to prace ciężkie, o dużym wysiłku, gdzie musi być dużo wysiłku włożyć, aby taką pracę wykonać. Oczywiście nie wiem, jak słychać mój głos, bo nagrywam po raz pierwszy. Ale no, jestem trochę przeziębiony, no i jeszcze przy okazji piję kawę, więc mogą być lekkie przerwy. Oczywiście kawę nie piję taką bezkofeinową, bo ja mam problemy trochę z sercem, a mam 15 lat dopiero, chodzę do trzeciej gimnazjum, więc także po prostu nie mogę pić takich kaw całkowicie i to piję i tak z półtorej łyżeczki. Oczywiście podaję już takie szczegóły. Niepotrzebne Wam, ale jakby ktoś chciał wiedzieć, to oczywiście podałem. Także zajmiemy się teraz lekcją drugą. I oczywiście świat w słowach i obrazach jest to język polski, taka książka. I oczywiście jest bilans zysków i strat, czyli wygnanie z raju. Otóż właśnie wytłumaczę Wam, o co chodzi w tym pierwszym temacie. Tak jak już wspominam, będę nauczał języka polskiego, matematyki, innych przedmiotów, oczywiście fizyki, chemii, chociaż z chemii mam trochę doła, ale myślę, że jakoś sobie poradzimy. A otóż właśnie wyjaśnię, o co chodzi z tym wygnaniem z raju. Jest to opowieść o Adamie i Ewie, którzy zostali wygnani z raju przez Pana Boga. Oczywiście oni byli pierwszymi rodzicami i po prostu zgrzeszyli. I grzech pierworodny jest to taki grzech, który jest przekazywany dla nas zaraz po urodzeniu, przy wyjściu dziecka z brzucha matki, zaraz po urodzeniu, my ten grzech pierworodny zostaje nam przekazany po pierwszych rodzicach. Oczywiście, tak to mniej więcej wygląda. I teraz
Biblia, jest to Wygnanie z raju, jest to w części Biblii i oczywiście jest to Stary Testament. Wygnanie z raju. Ja wam krótko tak przeczytam jakie najważniejsze fragmenty, które sobie zaznaczyłem, o co chodzi z tym Wygnaniem z raju. A dział nazywa się Porządki Świata, Początki Słowa. I bardzo ważne. I oczywiście wskazówki są takie, że te definicje należy spisywać, a te definicje podyktuję oczywiście wszystkie. Także tak to mniej więcej będzie wyglądało. Oczywiście tak. Jeszcze chciałbym, jeszcze przed przeczytaniem tych fragmentów chciałbym zaznaczyć jeszcze taką jedną bardzo ważną rzecz, że to, co ja wam tłumaczę, to nie traktujcie tego jako mnie, jako nauczyciela. Ja wam tylko to wykładam, to co ja zapamiętałem jak najwięcej z lekcji, to co mam zapisane w zeszycie i bazuję na podstawie podręcznika, którego mam, który mi został, bo ja dopiero kupuję po 3 latach gimnazjum, jak dopiero skończę. Wtedy dopiero sprzedaję podręczniki, także jakoś będę musiał się streszyć, żeby w trzecią klasę też wam wyłożyć. Ale jakoś spiszę sobie jeszcze z podręcznika jakieś takie notatki. Bardzo ważne, żeby wam bardzo to przekazać. Także zaczniemy sobie właśnie od Biblii, od Starego Testamentu. A chciałem właśnie jeszcze wspomnieć to, że ja nie jestem nauczycielem i żeby tych moich lekcji nie traktować, tych nagrań uzupełniających na YouTube, żeby nie traktować tego jako lekcje nauczyciela, ponieważ ja nie jestem nauczycielem i nie potrafię wam wyłożyć, nie mam tej wiedzy pedagogicznej, i żeby wam wyłożyć to, co potrafię wam wyłożyć na lekcji nauczyciel. Nauczyciel ma wiedzę, ma wieloletnie doświadczenie. Ja tylko miałem pierwszy raz takie lekcje, bo tylko raz miałem na języku polskim i wykładam to, co mam w zeszycie i to, co umiem, bo jestem dosyć zdolnym uczniem, ale no niestety, no nikt nie jest idealny i nikt nie jest najlepszy. I tak. Upadek pierwszych ludzi. Księga Rodzaju 3,1 do 14, 16 do 24. Wygnanie z raju. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział: nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi: owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko odpowiedziała wężowi: owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, o owocach z drzewa, które w środku ogrodu, które są w środku ogrodu, jeść nie wolno. Nie wolno wam jeść z niego, nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy wąż rzekł do niewiasty: na pewno nie pomrzecie, ale Bóg wie, że jeśli zjecie ten owoc, będziecie właśnie równi jemu. Na pewno spotkali się z takim tekstem, że właśnie, że wolno im jeść owoce z wszystkich drzew, tylko nie wolno właśnie im jeść owoców z drzewa tego środkowego, ponieważ wąż im, kusiciel, czyli szatan, występujący tutaj w tej lekturze, powiedział wam, że właśnie, że Bóg kłamie, że wam wolno dotykać drzewo, wolno wam mieć owoce. Jeśli jedziecie, Bóg tak mówi, żebyście właśnie nie jedli, bo on nie chce, żebyście wy jako ludzie, czyli pierwsi Adam i Ewa, żeby oni właśnie nie byli równi Panu Bogu. Także tak to mniej więcej wygląda. I Bóg spojrzał na mężczyznę po zjedzeniu już tych owoców i właśnie tego zakazanego drzewa i Pan Bóg właśnie zawołał: gdzie jesteś, Adamie? Odpowiedział: usłyszałem swój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Bóg pyta: któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czyli właśnie już po tym widać, że oni ten owoc musieli jednak zjeść. Oczywiście ja nie czytam wszystkich tych, ja powiedziałem, czytam tylko fragmenty, żebyście mniej więcej widzieli, jak to wygląda. Mężczyzna odpowiedział: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc drzewa, który najpierw ugryzła, i dała mi, abym ugryzł i zjadłem. Wtedy Bóg rzekł do niewiasty: dlaczego to uczyniłaś? Odpowiedziała, że ją szatan skusił, wąż. A więc Pan Bóg powiedział, że wężu, uczynią cię przeklętym wśród wszystkich zwierząt polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni swego istnienia. Tak to mniej więcej wyglądało. I teraz oczywiście fresk Michała Anioła. Jest taki obraz właśnie Kaplicy Sykstyńskiej ukazujący grzech pierwszych ludzi i wygnanie z raju. 1508 rok to 1516.
I teraz właśnie powiem zakończenie tej historii. Właśnie widzicie taka przerwa na piciu kawy. I ostatnie. Ponieważ posłuchałeś, że rząd zjadł z drzewa owoc, dałem ci rozkaz, słuchaj, nie będziesz z niego jeść, przeklęta niech będzie ziemia twojego powodu. Który dzień będzie zdobywał pożywienie dla siebie, cien i osad ci będzie ona rodziła, ta ziemia. Pokarmem tym są płody roli. W pocie czoła będziesz musiał więc zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi obiecanej, której zostałeś wzięty, czyli do raju. Bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Mężczyzna dał swojej żonie na imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. Po czym Pan Bóg rzekł: oto człowiek stał się taki jak my, za dobro i zło. Niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc tak ze drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki. Dlatego Pan wydalił z ogrodu Eden, chrząszącą ziemię, w której został wzięty. Wynawszy zaś człowieka, Bóg pozostawił przed nosem Ewen cherubów i połyskujące ostrze miecza. A Ewie nakazał, że w bólach będzie rodziła dzieci. I oczywiście czytam i rozumiem. Dam takie jedno ćwiczenie, może ktoś odpowie. Zacytuj zdanie, którym narrator bezpośrednio charakteryzuje węża. A ja wam oczywiście podpowiem, że wąż był jadowity, był czarny, na drzewie, opląc całe drzewo i swoim sykiem kusił właśnie Ewę, czyli to jest właśnie odpowiedź do tego pytania. Za chwilkę będziemy kończyć właśnie lekcję pierwszą języka polskiego, ale to jeszcze chciałem zaznaczyć, jeszcze chciałem z zeszytu wam przeczytać to, co mam taką notatkę, w skrócie jeszcze wam skrócę mniej więcej i na tym możemy zakończyć pierwszą lekcję. Oczywiście, jeśli będą lekcje tak jak w chemii, będę wam musiał niestety tłumaczyć reakcje. No i będzie to trwało nieco dłużej. Ale myślę, że nie zrobi to wam problemu. Jak macie na przykład taki piątek popołudnie, wolniejszy troszkę od nauki, to jeżeli czegoś nie rozumiecie, a na przykład nie ma to na filmiku, żeby ktoś wam wytłumaczył, oczywiście moje życie mojego posłuchać. I tak jak jeszcze stwierdziłem, pierwszej klasy wam nie będę na razie wykładał. Ponieważ myślę, że pierwsza klasa jest bardzo łatwa i ja akurat nie miałem problemów, ale w drugiej klasie moi koledzy już mieli niestety problemy. Mój kolega właśnie tam, Kacper, nie przeszedł. A no prawie już nie przeszedł. No. Miał poprawki niestety na wakacjach. No. Musiał zdawać egzamin, no by się nie uczył. Bo było bardzo trudno właśnie z fizyki i z chemii miał właśnie problem. Ale to wam nie zrobi problemu, jak wam będę właśnie w drugiej klasie tłumaczył. Dlatego właśnie postanowiłem rozpocząć to od lekcji w klasie drugiej.